Dzień dobry. Chciałbym Państwa zaprosić na opowieść o dwóch obrazach Jana Matejki. O obrazie Batory pod Pskowem i wjazd Bolesława Chrobrego do Kijowa. Obraz Batory pod Pskowem znajduje się na co dzień na Zamku Królewskim w Warszawie, a ten drugi, wjazd Chrobrego do Kijowa, gości obecnie na wystawie Matejko, malarz i historia w Muzeum Narodowym w Krakowie. Pytanie jednak, dlaczego właśnie o tych dwóch obrazach będzie ten wykład? Co one mają ze sobą wspólnego? Otóż mają ze sobą wspólnego między innymi to, że Matejko na obu wyobraził bardzo ciekawą ikonę prawosławną. No i do tej pory nie zastanawiano się, dlaczego to zrobił, a kiedy postaramy udzielić się odpowiedzi na pytanie o przyczyny wyobrażenia tych ikon na obu obrazach, to okaże się, że dzieła te, nawet tak znane, tak wielokrotnie wnikliwie opisywane dzieło jak Batory pod Pskowem, odsłonią nam jakieś nowe aspekty, jakąś nową stronę. Oczywiście ikoną, którą Matejko najczęściej wyobrażał na swoich dziełach, jest ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, może najważniejszy obraz w dziejach chrześcijaństwa w Polsce. Ten obraz widzimy między innymi na przedstawieniu Cyryl i Metody, obrazie, który ukazuje misjonarzy przybyłych z Bizancjum w IX wieku do państwa wielkomorawskiego, bo ta idea, to chrześcijaństwo, to wschodnie źródło chrześcijaństwa było dla Matejki szczególnie ważne, podkreślał wielokrotnie, jak silnie ono wpłynęło na kulturę nie tylko Rusi, ale także właśnie kulturę polską. No i ten obraz Cyryl i Metody z tą ikoną Matki Boskiej w tle przypomina właśnie o bardzo silnych więzach polskiej kultury właśnie z tym wschodnim chrześcijaństwem. Ale dzisiaj powiemy o innej ikonie, mianowicie takiej, którą prezentują, czy którą niosą, bo to jest ikona procesyjna, wojska, które są z państwem polskim w konflikcie, w sporze, czy w stanie wojny, mówiąc wprost. No bo na obrazie Batory pod Pskowem, który ukazuje kampanię wojenną Stefana Batorego właśnie przeciwko Moskwie, ta ikona jest niesiona przez obrońców Pskowa, obleganego przez wojska polskie. Wychodzą oni z tą ikoną przez bramę, kierują się w stronę obozu polskiego, a na obrazie wjazd Batorego, przepraszam, Chrobrego do Kijowa, ta ikona jest trzymana przez właśnie mieszkańców miasta, które zostało zdobyte przez wojska polskie. Cóż to zatem za ikona? Matejko przedstawił ikonę Matki Bożej Znak, z rosyjska Bogomacier Znamienie, czyli Matki Boskiej Znaku, cudu nawet. Ikona ta ukazuje Boga Rodzicę w pół postaci, w typie orantki z uniesionymi do góry rękoma oraz małego Chrystusa na tle, ujętego w owalny medalion, dysk czy klipeus, jak się czasami o nim mówi. Jednym z najstarszych przykładów tej ikony znamienia, ikony znaku, jest ikona nowogrodzka. Ikona właśnie procesyjna, dwustronna, która powstała w drugiej ćwierci XII wieku w szkole nowogrodzkiej. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie o przyczyny włączenia ikony znaku właśnie do obu kompozycji. Powiemy najpierw o obrazie Batory, bo jest wcześniejszy, potem o Chrobrym. A najpierw jeszcze wyjaśnienie, skąd Matejko mógł znać tę ikonę. Otóż wyobrażenie Matki Boskiej Znaku znamy chociażby z Kaplicy Świętokrzyskiej przy Katedrze Wawelskiej. Jeden wizerunek jest na sklepieniu, tam jest postać Chrystusa w owalnym medalionie, a drugi jest na ścianie północnej w dolnej partii, tam Chrystus z kolei jest bez medalionu. No i ten, dodajmy może, wizerunek na ścianie przez długi czas był słabo widoczny, bo był wtedy przesłonięty przez nagrobek Władysława Jagieły, który się tam znajdował, dopiero potem go przeniesiono do Nawy. Natomiast w roku 1871 przeprowadzono konserwację tych malowideł, zresztą dokonał jej kolega Matejki Izydor Jabłoński, który może nie zadbał szczególnie o stronę kolorystyczną, ale wydobył kontury postaci, podkreślił je, także ten wizerunek na ścianie był również bardzo dobry.
dobrze widoczny. Ale oczywiście Matejko musiał wiedzieć, że ta ikona znaku występowała w wersji procesyjnej, no bo taką przedstawił na swoich obrazach. Taki egzemplarz ikony znaku właśnie procesyjny znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie, ale trafił tam dopiero w roku 1902. Skądś inąd musiał, że tak powiem, Matejko taką wiedzę czerpać. Powiada się, że w latach 80., 70., w XIX wieku ta wiedza o sztuce ruskiej na terenach Galicji nie była jeszcze zbyt duża, no niemniej była badana. Przypomnijmy chociażby Mariana Sokołowskiego, który opisywał ikony z kolekcji lwowskich, opisywał te przedstawienia z Kaplicy Świętokrzyskiej. Potem nieco później na takiej wystawie sztuki ruskiej w 1885 roku był prezentowany ikonostas z Rohatyna, który jest wieńczony właśnie ikoną znaku. Również Sokołowski ten ikonostas opisywał. Dodajmy może, że w 1888 roku Włodzimierz Łoziński, inny badacz sztuki ruskiej, wydał monografię na ten temat i na okładce także ta ikona znamienie, ikona znaku została ukazana. Ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że już w latach 60. Matejko utrzymywał bliskie kontakty z Lwowem i tych okazji do poznania jakiejś wersji właśnie z Ukrainy było na pewno wiele. Więc może ważniejsze jest pytanie, dlaczego wybrał tą ikonę znaku, żeby umieścić ją w obu kompozycjach. Otóż ikona znaku pełniła bardzo ważną rolę w dziejach chrześcijaństwa wschodniego. Przypomnijmy może pałac cesarzy bizantyjskich w Blacherny, to jest obecnie dzielnica Konstantynopola. I obok tego pałacu znajdowało się bardzo ważne sanktuarium, gdzie było przechowywanych wiele właśnie ikon maryjnych w różnym typie, bo i Madonna Tronująca to była ta najważniejsza ikona i Hodegetria, a więc ta, której przykładem jest także ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, no i właśnie ikona znaku. I te ikony z Blacherny zasłynęły cudowną mocą. Jest wiele przekazów o tym, że w czasie oblężeń Konstantynopola, czy to przez Persów, przez Awarów, proto-Bułgarów czy Rusów, były one wynoszone na mury miasta. No i dzięki ich, jak te przekazy po to podkreślają, wstawiennictwu cudownemu udawało się mieszkańcom Konstantynopola, cesarzom bizantyjskim, odeprzeć te atakujące wojska. I te ikony z Blacherny stanowiły wzór ikonograficzny dla ikon na terenie Rusi. Wśród nich szczególnie ważna jest ikona pokazywana już Nowogrodzka, bo ona również zasłynęła taką cudowną mocą. Mianowicie w roku 1179 podczas oblężenia Nowogrodu obrońcy wynieśli tę ikonę na mury, no i skutecznie odparli wojska księcia moskiewskiego Andrzeja Bogolubskiego. O tym wszystkim można się było dowiedzieć także z publikacji polskojęzycznych. To może wymienimy dwie. Latopis Nestora opisywał obronę Konstantynopola przez Ruś i tam właśnie przypomniano tę cudowną moc ikony, czy na przykład takiej monumentalnej pracy Nikołaja Karamzina Historia państwa rosyjskiego. Czytamy o oblężeniu Nowogrodu wspomnianym tutaj przez właśnie tego Andrzeja Bogolubskiego i o tej cudownej mocy ikony znamienie, ale pisali o tych ikonach, o tym cudownym stawiennictwie także badacze krakowscy, Sokołowski, wspomniany między innymi. Możliwe, że Matejce też referowano jakieś obcojęzyczne publikacje, a zapewne wiele też dowiedział się na ten temat od swojego brata Franciszka, który był historykiem, bibliotekarzem w Bibliotece Jagiellońskiej i zajmował się dziejami Bułgarów, a więc także dziejami właśnie wschodnich Słowian i o tych ikonach cudownych w Konstantynopolu mógł, wierzę, że tak było, także Matejce opowiadać. A to, że Matejko znał tę historię, legendy o cudownych mocach ikon, upewnia mnie przede wszystkim obraz Batory pod Pskowem. Przypomnijmy, przedstawia on finał wojen moskiewskich, zawarcie pokoju między Batorym a Moskwą po kilkuletniej kampanii. Dodajmy, Psków nie został wtedy zdobyty, ale pokój udało się zawrzeć. To jeszcze będzie miało znaczenie w naszym
naszym wykładzie. Przyjrzyjmy się zatem nieco naszemu obrazowi Batory pod Pskowem. Widzimy po prawej stronie procesję, która wychodzi z bram miasta. I teraz w źródłach, z których Matejko czerpał, żeby się właśnie dowiedzieć o tamtych wydarzeniach, mowy o takich procesjach nie ma. To są dwa przede wszystkim podstawowe źródła, kronika wojenna Reinholda Heidensteina oraz kronika Marcina Bielskiego. Bielski umarł wcześniej niż Batory prowadził swoje wojny, ale tą jego kronikę uzupełnił Joachim Bielski, który brał udział w kampanii połockiej, która na początku tej wojny została podjęta. Więc w tych zmiankach, w tych źródłach nie ma mowy o tym, że tam jest, że były organizowane jakieś procesje, ale być może obraz Matejki udziela nam jakiejś odpowiedzi. Otóż procesja ta wyłania się na prawo od postaci Teodora Oboleńskiego Lichowa, która zamyka grupę rosyjskich posłów. O tej postaci nieco opisano. Przytoczmy opinię Franciszka Lustrzykowskiego, to autor pierwszego komentarza do Batorego, który odnosił się do tej postaci Oboleńskiego Lichowa z życzliwością i pisał tak. Jest to dowódca warowni. Walczył on dotąd poczciwie i mężnie i w końcu nie mogąc sprostać zapałowi synów wolnej ziemi, łamie swój miecz i wychodzi starać się o znośne warunki dla oblężonych. Inny badacz, Stanisław Tarnowski, autor pierwszej monumentalnej monografii Matejki, z kolei był wobec Oboleńskiego bardziej nieufny, tak pisał. Stoi ponury, upokorzony, strasznie, a głęboko, bolejący i nienawidzący. Ten przeczeka cierpliwie, ale nie daruje i kiedyś odrodzi się, odezwie w Pożarskim. Przypomnijmy, że Dymitr Pożarski to ten wódz, który w 612 roku wypędza oddziały polskie z Kremla, więc ten Oboleński teraz pokonany, no właśnie odrodzi się w tym Pożarskim, który ostatecznie wojska polskie zwycięży. Tak o tym pisał Tarnowski. Ale przytaczam tę opinię po to, żeby pozwolić sobie na korektę tej uwagi, obserwacji Luszczykowskiego, który pisze, że Oboleński łamie swój miecz. Otóż jak się przyjrzymy obrazowi, to wcale tego miecza nie złamał. Skierował go co prawda rękojeścią ku dołowi na znak poddania, ale na wysokości lewego ramienia postaci widoczny jest sztych głowni, jako wychodzący właśnie z tyłu tej postaci. I pytanie, czy ta korekta coś zmienia. Warto może dodać na początku, że zaraz przy czubku tego miecza widoczna jest ręka unoszona przez postać, która wprawdzie stoi w oddali, ale w płaszczyźnie obrazowej po to ostrze sięga i zarazem ta postać styka się z grupą niosącą ikonę. Do tego jeszcze wrócimy. Teraz powiedzmy jeszcze, że ważnym elementem charakterystyki tej postaci Oboleńskiego jest ten stożkowaty hełm czy szyszak. A zauważmy w ogóle, że Matejko zwraca naszą uwagę na te nakrycia głowy członków rosyjskiego poselstwa. No bo w centrum obrazu klęczy postać wyróżniona kolorem intensywnym, takim bordeaux, władyka Cyprian, czyli duchowny, który na głowie nosi kołpak czy mitrę, jak o tym też pisano, właśnie wyróżniającą się takim intensywnym czerwonym kolorem z wyszywanymi białą nicią wizerunkami postaci świętych i cherubinów. I ten władyka Cyprian otwiera, czy też stoi na początku grupy rosyjskich posłów, a Oboleński ją zamyka i także nosi hełm, właśnie zdobiony takim wizerunkami świętych figur. I znamy dobrze taki hełm, czy niemal identyczny, który jest przechowywany w zbrojowni na moskiewskim Kremlu. Hełm ten został wykonany w drugiej połowie XIV wieku przez rzemieślników greckich i ruskich dla jednego z książąt ruskich, być może dla Dmitra Dońskiego, wielkiego księcia moskiewskiego. I jest zdobiony przez 9 wizerunków świętych postaci. Umieszczenie tych wizerunków na hełmie jest interpretowane jako wyraz zmiany wyobrażeń o godności władcy Rosji przez zrównanie go z cesarzem bizantyjskim. I ten szyszak, wróćmy do naszego obrazu, noszony przez Oboleńskiego, znajduje się na wysokości tej ikony niesionej właśnie przez procesję. Ta ikona właśnie znajdująca się między szyszakiem, a czy za tym szyszakiem jest takim
kolejną formą reprezentacji takiej sakralnej instancji. A więc obok hełmu oboleńskiego dodajemy obok tej tarczy, którą trzyma ten karzeł znajdujący się obok tarczy zdobionej dwugłowym orłem, to ikona jest jakby kolejną skierowaną przeciwko oblegającym taką obrazową manifestacją idei Moskwy jako spadkobierczyni Bizancjum, na której to idei, jak wiemy, budowane były imperialne zakusy, czy też imperialna ideologia władców rosyjskich. Ale powiedzmy jeszcze o tym, jaką optyczną funkcję nadał Matejko temu właśnie hełmowi oboleńskiego. Ta potężna sylwetka oboleńskiego, opancerzona, ramuje całą kompozycję, tworząc biegun przeciwległy do postaci Jana Zamoyskiego, widocznego po lewej stronie w tej czerwonej szacie. I ten noszony przez Oboleńskiego stożkowaty hełm jest ostatnim pod względem optycznym ogniwem sekwencji husarskich skrzydeł. Sekwencja ta rozpoczyna się od skrzydeł na plecach Stefana Żółkiewskiego. To jest ta postać zaraz obok tego jezuity w czarnej sutannie. A więc rozpoczyna się od tych skrzydeł noszonych przez Stefana Żółkiewskiego i dalej obejmuje skrzydła husarzy na koniach. Te skrzydła jakby oddalają się, stają się w cudzysłowie coraz cieńsze i przy postaci kniazia Oboleńskiego ostatnich z tych skrzydeł uzyskują formę takiej pionowej kreski, analogicznej do wysokiego stożka hełmu. Więc jawi się ten Oboleński na obrazie Matejki jako wysłannik, który tyleż poddaje się, co przekazuje ten miecz za siebie. Tam właśnie kolejna postać ten miecz przejmuje. I jawi się Oboleński zarazem jako postać, która przez ten szyszak wygasza strumień czy tłumi impet husarskich skrzydeł, oddzielając je od twierdzy i dając miejsce na wyeksponowanie prawosławnych krzyży wieńczących kopuły cerkwi. Przypomnijmy, Batory Pskowa nie zdobył. I w tym kontekście należy także widzieć tą ikonę, która ukazana jest zaraz właśnie za tym szyszakiem i to pozwala przywołać epizod opisany przez Heidensteina, autora kroniki, o której wspominałem. Epizod, którym kronikarz kończy opis zmagań o Psków. Mianowicie nieopodal Pskowa znajdował się sławny klasztor Peszczera, czyli obecnie monaster pskowsko-pieczerski, którego, pisze Heidenstein, załoga bardzo dokuczała wojskom oblegającym miasto. Batory wysłał korpus przeciwko temu, czy w celu zdobycia tego klasztoru, najpierw niemiecki, potem węgierski, ale mimo takiego zaciekłego oblężenia było ono nieskuteczne. I w klasztorze tym, podaje kronikarz, oddają cześć obrazowi Matki Boskiej, który na drzewie się objawił i wieloma cudami zasłynął. I dodaje jeszcze, że nieprzyjaciel przypisywał tą udaną obronę klasztoru, a potem tą udaną obronę Pskowa, czy fakt, że Psków nie został zdobyty, właśnie cudownej opiece Matki Boskiej. To wszystko pozwala stwierdzić, że wraz z tą funkcją, jaką pełni hełm Oboleńskiego, wygaszając ten impet cesarskich skrzydeł, że na obrazie Batory ta niesiona przez Pskowian ikona znamienie jest znakiem jakby woli oporu, który nie został stłumiony, czy znakiem tej gotowości Moskwy do dalszych zmagań ze stroną polską. A więc jest niesiona tak jak te właśnie bizantyjskie czy nowogrodzka ikony przeciwko najeźdźcy. I zinterpretowaną w ten sposób ikonę można traktować za element koncepcji, którą Matejko potem będzie kontynuował w takich obrazach jak Bitwa pod Grunwaldem czy Kościuszko pod Racławicami. Koncepcji polegającej na tym, że przy prawej krawędzi pola obrazowego, jako na marginesie głównej kompozycji, Matejko umieszczał postacie albo motywy, których obecność by otwierała ukazane wydarzenie, ukazaną historię na
to, co się w przyszłości wydarzy. Przypomnijmy, że na obrazie Bitwa pod Grunwaldem, tam właśnie po prawej stronie znajduje się postać Henryka von Plauen, komtura, który nie brał udziału w bitwie. Matejko go wyobraził jako jedynego krzyżaka, który skutecznie opiera się tutaj atakowi wojsk polskich i umyka z pola bitwy, a wiemy, że właśnie ów Henryk von Plauen przygotował Malbork do oblężenia na tyle skutecznie, że wojskom polsko-litewskim nie udało się tej twierdzy zdobyć, no i pewnie istotny cel kampanii nie został zrealizowany, a ta potęga krzyżacka nie została ostatecznie złamana. Więc o tym ta postać Henryka von Plauen przypomina. I podobnie w tym miejscu po prawej stronie na obrazie Kościuszko pod Racławicami znajdują się kosynierzy, którzy zamiast świętować to zwycięstwo ostrzą kosy. Pytanie właśnie, dlaczego akurat w tym momencie? No bo jak się to interpretuje, zapowiadają te przyszłe wydarzenia, czyli wystąpienia chłopskie przeciwko polskiej szlachcie, które miały miejsce kilkadziesiąt lat później. Te wystąpienia znane są pod nazwą rabacji. No i były konsekwencją między innymi tego, że ta sprawa chłopska no nie została rozwiązana wcześniej. Powstanie kościuszkowskie upadło i to była ciągle rana, prawda, która właśnie otwarta przyczyniała się do tych kolejnych tragedii. W ten sposób zinterpretowana ikona, znamienie na obrazie Chrobrego pozwala nam również spojrzeć nieco uważniej na obraz wjazd Bolesława Chrobrego do Kijowa. Dodajmy, że historycy za czasów Matejki w Krakowie pisali o tej ikonie znamienie jako najstarszym typie ikony maryjnej i być może Matejko podzielał tą opinię i dlatego właśnie umieścił ją na obrazie, który ukazuje wydarzenie z 1018 roku. Ten obraz wydaje się być po prostu kolejną ilustracją takiej legendy, którą spisał czy wymyślił Gal Anonim, mówiącą o tym, że Chrobry wjeżdżając do Kijowa w tym 118 roku uderzył mieczem w złotą bramę. Tę legendę uwiecznili także, czy uwiarygodnili bliscy Matejce historycy, jak Karol Szajnocha czy Józef Szujski, i bardzo wielu artystów właśnie tego Chrobrego w czasach przed Matejką wyobrażało, jak wjeżdża do Kijowa i tym mieczem w tę bramę uderza. No ale obraz Matejki okazuje się być dużo bardziej skomplikowany i dużo bardziej złożony. Żeby to zrozumieć, może przypomnijmy krótko historię, bo wydarzenie, które ten obraz ukazuje, jest tylko elementem takiego długiego sporu między Rusią Kijowską a Polską. Chociaż nie tylko sporu, jak zaraz zobaczymy. Mianowicie zacznijmy od tego, że Kijowem włada Jarosław Mądry, którego Chrobry poprosił o to, by mógł poślubić siostrę Jarosława, Przedsławę. Jarosław odmówił, potem został wygnany przez swojego brata Światopełka, który przejął władzę w Kijowie. Chrobry ponownie podjął próbę nawiązania sojuszu i zgodził się na to, żeby jego córka została żoną tego Światopełka. Więc ona przyjechała do Kijowa, zasiadła na tronie obok swojego męża. Ale potem Jarosław znowu ten Kijów odbił, wypędził Światopełka, a jego żonę, czyli córkę Chrobrego, wziął w niewolę. Wygnany Światopełk poprosił Chrobrego o pomoc. Chrobry mu jej udzielił i w roku 1018 właśnie wyruszył z armią na Kijów, pokonał Rusinów nad Bugiem, no i już bez żadnej przeszkody wkroczył do miasta. Ten właśnie moment ukazuje obraz Matejki. A dodajmy jeszcze, bo to nie jest bez znaczenia, że przywrócił tego zięcia Światopełka na tron na krótko. Światopełk no, podjął działania, które doprowadziły do jego ponownego wygnania. Udał się znowu po pomoc do teścia, ten mu tym razem jej odmówił. Widzimy zatem na obrazie, jak Chrobry wjeżdża do Kijowa razem ze Światopełkiem, strzemie w strzemie. Dodajmy, że tę złotą bramę, przez którą wjeżdżają władcy, Matejko wzorował na przekazach ikonograficznych. U dołu po lewej w czerwonej lektyce siedzi ta Przedsława, siostra Jarosława,
który nie zgodził się na to, by właśnie wzięła ona ślub z Bolesławem Chrobrym. Dodajmy, że w przekazach pojawiają się liczne wzmianki o tym, że po zajęciu Kijowa Bolesław upokorzył te przedsławy i zabrał ją do Gniezna jako nałożnicę. No ale póki co na naszym obrazie wjeżdża on do miasta, unosi rękę z mieczem, kierując ją w stronę Brony Bramnej. Dodajmy jeszcze, bo to wyjaśnia obecność tych postaci po prawej stronie, które witają Bolesława, że czytamy o niej w kronice Tietmara. Pisał ów biskup niemiecki, właśnie w kronice z czasów Chrobrego, że arcybiskup onego miasta Kijowa wyszedł naprzeciw wkraczającym i przyjmował ich, niosąc przed sobą relikwie świętych oraz inne przybory kościelne. Ale przyjrzyjmy się przede wszystkim temu, jak Matejko wyobraził te postaci. Otóż przedsława patrzy na światopełka, on zaś na nią, jakby rozpoznaje ją z dawnych czasów. To ich spojrzenie, to spotkanie ich spojrzeń przypomina o początkach tej długiej historii. Matejko jeszcze ten retrospektywny wymiar dzieła dodatkowo podkreślił. Bo przed lektyką, w której siedzi przedsława, klęczą dwaj słudzy, dworzanie, z których jeden wyciąga rękę w stronę wjeżdżającego króla. Ale nie patrzy na widza, więc nie chodzi mu o to, by zwrócić uwagę widza na wjeżdżającego króla, co byłoby skądinąd dziwne, no bo na pierwszy rzut oka tego Bolesława Chrobrego widzimy. Innymi słowy, ta postać dworzanina wyciągającego rękę to nie jest postać, która pojawiła się tam zgodnie z zaleceniami, które jeszcze od czasów Albertiego były formułowane, żeby do obrazu wprowadzać właśnie postaci zwracające uwagę widza na główną scenę. Ta postać robi zupełnie coś innego. Wyciąga rękę, którą osłania przed sławę, jednocześnie sięgając tarczy trzymanej przez stojącego obok rycerza, który go w tym osłanianiu przed sławy wspiera. Bolesławowi pozostaje już tylko uderzać butem w te tarcze, bez szans na sforsowanie zapory. Jest to wyraźna aluzja do jego wcześniejszych nieudanych starań o rękę przedsławy. Zaraz za Chrobrym widać jego córkę jadącą w orszaku. Nie powinno jej tam być, bo w roku 1018 była w niewoli u Jarosława. Ale czytamy w kronice, że właśnie Chrobry, wyruszając na Kijów, miał dwojaką sprawę do załatwienia, bo wpływ Polski i córkę pojmaną do ocalenia. Przyjrzyjmy się zatem, skoro ta córka Chrobrego już tam jest, co ona właściwie robi. Patrzy na ojca i prawą ręką sięga tego samego rycerza z tarczą, którego sięga także nogą Chrobry. I ta ręka tej córki jest ułożona równolegle do nogi Chrobrego, więc kreuje tutaj to sąsiedztwo taką wizualną jednoczesność obu akcji. I ten gest tej córki również odnosi do przeszłości. Wiemy, że Jarosław został wygnany, no i ta córka Chrobrego poślubiła nowego władcę Kijowa, Światopełka, i przyjechała do Kijowa. I ta obecność w tym orszaku odnosi się do tego pierwszego właśnie wjazdu córki Chrobrego, jej imienia nie znamy, właśnie wtedy, kiedy została żoną Światopełka. I tej przeszłości dotyczy kolejna postać, która znajduje się zaraz obok tej córki, bo widzimy tam biskupa Rheinberna, pierwszego biskupa Kołobrzegu, który w roku 1018 dawno już nie żył. Znamy tę postać z obrazu Matejki, który należy do takiego cyklu Dzieje cywilizacji w Polsce, namalowanego przez artystę w 1888 roku. I obraz ten właśnie przedstawia zjazd gnieźnieński w roku 1000 i jest na nim właśnie ten biskup Rheinbern. Matejko, komentując ten obraz, pisze o nim właśnie późniejszy biskup pomorski, który zostanie na Ruś z córką królewską wysłany. A więc ten Rheinbern jest, można tak powiedzieć, jednym z architektów polityki wschodniej Chrobrego. Zatem te trzy postaci, przedsława, córka Chrobrego i ten Rheinbern, odnoszą się do tych źródeł całego tego konfliktu, tej właśnie historii kijowskiej Chrobrego. Przypominają właśnie o tych początkach. To wszystko jest po lewej stronie obrazu.
W centrum mamy króla, który wjeżdża tu i teraz właśnie do Kijowa i kieruje się z głębi właśnie w naszą stronę. Rozmaicie tego chrobrego przedstawiano, najczęściej właśnie ukazując go, jak wjeżdża z zewnątrz do miasta. Także widzieliśmy mury miejskie i gdzieś w bramie jakieś budowle. Na taki pomysł jak Matejko, żeby ten król wjeżdżał z głębi właśnie ku nam, wpadł również Piotr Michałowski, inny wybitny malarz wcześniej. No ale na jego obrazie ten orszak zwycięski kieruje się swobodnie w stronę miasta. A na obrazie Matejki nie ma na to miejsca, bo na drodze jadących stają liczne postacie. Właściwie widz nie jest w stanie projektować dalszego przemieszczania się zdobywców w głąb miasta. I to jest bardzo ciekawe i też ma swoje wyjaśnienie. Wzrok pada na chrobrego, ale jednocześnie jest absorbowany przez tą intensywną czerwień szat światopełka, który jedzie tuż obok. Płaszcz chrobrego jest odwinięty, ukazuje taką żółtawą podszewkę, która właśnie kolorystycznie pośredniczy między tymi brązami, jakie właśnie określają kolorystycznie postać chrobrego, a tą czerwienią światopełka. Prawda? I ta sekwencja barw, brąz, żółć, czerwień właśnie jakby przynosi automatycznie wzrok widza na postać tego ruskiego kniazia. I malarz ukazał tego kniazia jadącego na koniu, który właściwie staje niemal dęba, można powiedzieć, zderzając się z tymi kijowskimi dostojnikami. Tak jak gdyby tu trwało jakieś starcie tego jeźdźca z tymi pieszymi, a nie triumfalny wjazd. Jakby światopełk wjeżdżał i właśnie już wchodził w konflikt z tymi kijowianami. A przypomnijmy, że krótko później właśnie zostaje wygnany z miasta, do którego już nigdy nie wróci. Matejko jeszcze ten aspekt dopowiada w bardzo ciekawy sposób. Światopełk jest, powiedzmy w cudzysłowie, otulony tą czerwienią polskiej chorągwi, która identyfikuje siły, które otworzyły drogę do miasta. Jednocześnie Matejko schował w głąb łańcuchy bramy, także pod względem optycznym to ten drzewiec chorągwi staje się właśnie takim wyróżnionym narzędziem, którym, i to jest właśnie ów wizualny, bardzo ciekawy zabieg, którym rycerz trzymający ten drzewiec niejako unosi i podpiera tą ciężką bronę. I ten wizualny zabieg umożliwił wskazanie na to nieuchronne niepowodzenie jakby w utrzymaniu uniesionej brony, na jej nieuchronne zatrzaśnięcie. I w ten sposób Matejko dopowiada to, co się zaraz stanie, wygnanie światopełka, jakby zatrzaśnięcie tej bramy przed wojskiem polskim, które już no właśnie w tym momencie właśnie utraci wpływy na Ruś. A więc Matejko wyobraził ten gest chrobrego, taki legendarny, jako element wielowątkowej struktury czasowej obejmującej całość dziejowego wypadku. Obraz dzielony jest, jak wiele innych obrazów Matejki, właśnie zgodnie z formą tryptyku i za pośrednictwem postaci, które znajdują się po lewej stronie, niejako na lewym skrzydle tego tryptyku, odnosi ku początkom tego konfliktu. To są te nieudane starania chrobrego o przedsławę, to jest małżeństwo córki chrobrego ze światopełkiem, a z kolei za pośrednictwem postaci po prawej stronie, na prawym skrzydle tego tryptyku, obraz odnosi ku temu, co ostatecznie zakończy niepowodzeniem tę ruską politykę chrobrego, prawda, wraz z wypędzeniem światopełka z Kijowa, jakby tym zatrzaśnięciem się bramy przed wojskami polskimi. Jak pisał kronikarz ówczesny, to przez światopełka i ze światopełkiem oderwał się polski Kijów, mający dopiero nowymi, później usiłowaniami być odzyskanym. To dopiero za czasów Kazimierza Wielkiego Polska znowu obejmie władztwo na Ruś. I ta historia, o której tutaj do tej pory mówimy, ona była dla Matejki także pretekstem do podjęcia kwestii daleko, daleko szerszej. Ta tryptykowa struktura obrazu służy temu, by podkreślić ujęcie polskiego króla w to architektoniczne obramienie. I widzimy w przedświcie bramy orszak księcia oraz kopuły cerkwi. Rzecz osobliwa, skoro chrobry wjeżdża do Kijowa, no to wydaje się, że tam żadnej architektury w głębi być nie powinno. Tę osobliwość właśnie dostrzegł już sekretarz Matejki, Marian Gorzkowski, który właśnie starał się jako pierwszy te obrazy wychodzące spod pędzla mistrza opisywać i zapewniał w tym komentarzu, że z tego punktu złotej bramy
Cerkiew w rzeczywistości widziana być mogła. Ale to jest wymysł Gorzkowskiego, bo żadna mapa, także te, które były wówczas dostępne, no takiej lokalizacji twierdzy nie usprawiedliwiają. Jej obecność tam właśnie niezgodną z rzeczywistością, można jednak wyjaśnić zupełnie inaczej. Mianowicie zauważmy, że kopuły tej cerkwi są widoczne przez potężną bronę, która je segmentuje i wyodrębnia w jednym z tych prostokątnych prześwitów złoty krzyż. I ten krzyż znajduje się dokładnie powyżej ręki z mieczem unoszonym przez króla i ma za tło wyłącznie błękitne niebo. Można się zastanawiać, czy to jakikolwiek sens się z tym wiąże, ale no właśnie wydaje się, że jak najbardziej, jeśli tylko przypomnimy, który z obrazów był ulubionym dziełem Matejki. Matejko, jak wiemy z przekazu, trzymał w szufladzie swojego biurka fotografie najulubieńszych obrazów i wśród nich właśnie zdjęcie tego szczególnie cenionego, czyli obrazu Rafaela, Konstantyn Wielki w bitwie na moście Mulwińskim w roku 312. Ten obraz był dla Matejki bardzo ważny. On w postaci fresku znajduje się w sali Konstantyna w Pałacu Watykańskim. Dodajmy, że bitwa pod Grunwaldem i jej kompozycja oparta jest właśnie o ten obraz Rafaela. Widzimy na tym obrazie Rafaela dwóch wodzów na wspiętym koniu zwycięskiego Konstantyna i obok zwalonego z konia Makcencjusza. I tak samo wygląda centralna partia Grunwaldu na wspiętym koniu zwycięski Witold i obok Ulrich von Jungingen, właśnie, który za moment z tego konia zostanie przez rycerzy czy tych właśnie bojowników u dołu strącony. To zatem bardzo ważny obraz dla Matejki, ale mówimy o tym dlatego, że artysta zna doskonale historię, która wiąże się z tym przedstawieniem bitwy na moście Mulwińskim i która była opisywana właściwie chyba w każdej historii Kościoła katolickiego wówczas wydawanej. W jednym z takich opracowań z XIX wieku czytamy tak. Kiedy Konstantyn uderzył na Makcencjusza, ukazał się w powietrzu przed oczyma wszystkich jasny krzyż z napisem zapowiadającym mu zwycięstwo i pod tym znakiem zwyciężysz. Toż samo widzenie potwierdziło się we śnie. Ten fakt publiczny i uroczysty podaje Eusebiusz, historyk współczesny, który zapewnia, że o nim dowiedział się od samego Konstantyna. A więc mowa jest o cudownych wizjach. Najpierw na błękitnym niebie ponad wojskami Konstantyna, a potem we śnie Konstantyn widzi znak. No i wyrusza następnego dnia do bitwy z Makcencjuszem właśnie z tym znakiem. Na niektórych obrazach właśnie trzyma ten krzyż w ręku. Żołnierze na tarczach mają chrystogram właśnie ze znakiem i odnoszą wspaniałe zwycięstwo, no, które zmienia dzieje chrześcijaństwa. Wyznanie to staje się wyznaniem legalnym od roku 313. I zatem odniesieniem sceny wjazdu Chrobrego do Kijowa do historii Konstantyna Wielkiego mogłaby również przemawiać, czy być przesłanką do tego taka wzmianka w Kronice Wielkopolskiej, też istotnym źródle wiedzy o dawnych dziejach, która to kronika powiada, że anioł dał mu miecz Chrobremu, którym przy pomocy boskiej wszelkich nieprzyjaciół zwyciężał i że ten miecz nazywa się Szczerbiec dlatego, że poszedłszy za napomnieniem anioła na Ruś, nim we wrota złote zamku kijowskiego uderzył, od którego razu dostał skazy ów miecz, którą w polskim języku szczerbą nazywają, stąd nazwisko Szczerbiec pochodzi. No to tak mówi Kronika Wielkopolska, takiej cudownej interwencji, przekazaniu tego miecza przez anioły. Więc to mogła być również zachęta do właśnie stworzenia tej aluzji, tego wjazdu do tej bitwy Konstantyna, która to aluzja, jak sądzę, jest wyrazem artysty, że w tym całym sporze, prawda, z Kijowem Bóg jakby wspiera Polaków, tak jak wspierał tych Polaków w bitwie pod Grunwaldem, jak wspierał wojska polskie w Wiktorii Wiedeńskiej, co również Matejko wyobrażał. I to wykreowanie tego odniesienia, tej aluzji do czasów wczesnego chrześcijaństwa wiąże się ściśle z prezentacją ikony znaku na tym obrazie. Obrońcy bowiem trzymają tę ikonę odwróconą od wjeżdżających.
Ikony procesyjne były dwustronne, lecz to właśnie wyobrażenie Maryjne było ważniejsze i je właśnie zwracano w kierunku wroga, jak to pokazuje i obraz Batory, i liczne ikony, które ukazują na przykład to wspomniane odparcie ataku Andrzeja Bogolubskiego przez załogę Nowogrodu. Obrońcy Kijowa na naszym obrazie, i to zdaje się ten obraz mówić, nie byli jakby w stanie skorzystać z tej wypróbowanej w innych sytuacjach broni, dlatego że w przeciwieństwie do Persów, Awarów czy Protobułgarów i Rusów, rycerz obecnie wjeżdżający do Kijowa był rycerzem samego Boga. Dla tym, który czci tego samego Boga, czci ten sam krzyż, co obrońcy. O tej wspólnocie wiary przypomina chociażby to, że ten krzyż widoczny tam w głębi jest krzyżem bez ukośnej belki, prawda? A więc takim, prawda, który pochodzi jeszcze z czasów sprzed schizmy chrześcijaństwa na zachodnie i wschodnie. I zatem prace nad tym obrazem Chrobry były dla artysty właśnie okazją, żeby wpisać ten dziejowy wypadek, te zmagania Chrobrego o Kijów, by w historię Kościoła i przypomnieć o tym jej etapie, w którym chrześcijaństwo, choć zróżnicowane, nie było jeszcze ostatecznie podzielone na Kościół wschodni i zachodni, bo do ostatecznego zerwania między Rzymem a Konstantynopolem dojdzie dopiero w 1054 roku. A więc dopiero po tej schizmie, prawda, w przyszłości to prawosławie jakby zwróci, mówiąc trochę metaforycznie, niejako swoje ikony przeciwko katolikom, o czym mówi obraz Batory pod Pskowem. Więc ten obraz z Chrobrym to właśnie jest przejaw tego zainteresowania wczesnym chrześcijaństwem, źródłami chrześcijaństwa w Europie, tak jak o tym świadczy wspomniany już obraz Cyryl i Metody. Więc skupienie uwagi na tym motywie ikon pozwoliło jakby dookreślić, na czym polega ujęcie całości dziejowego wypadku na obrazie Batory pod Pskowem. No i też, jak sądzę, pokazać, że ten obraz Wjazd Chrobrego to nie jest po prostu kolejna ilustracja tej legendy podanej przez Gala Anonima. Legendy, w którą być może nawet Matejko nie wierzył, bo już powątpiewano w prawdziwość tego przekazu w jego czasach. Tylko właśnie jest to obraz, który jest kolejnym, chociaż mniejszym formatem, przykładem takiego zrealizowania przez artystę tej jego koncepcji obrazowania dziejów właśnie jako takiego całościowego wypadku. I jeśli Państwo mają ochotę obejrzeć ten obraz na własne oczy, to serdecznie zapraszam na wystawę Matejki do Muzeum Narodowego w Krakowie. Dziękuję bardzo.